Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Katastrofalna sytuacja humanitarna w Strefie Gazy. Turcja domaga się doprowadzenia przez Stany Zjednoczone do zawieszenia broni. W Niemczech stale zwiększają się koszty pomocy społecznej. Spada wartość polskiego eksportu i importu. Były premier David Cameron został nowym ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Otwarto Europejskie Centrum Szkoleniowe dla pilotów wojskowych z Ukrainy. Wtorek, 14 listopada. To jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu nowej kadencji. Prezydent Andrzej Duda, przemawiając do parlamentarzystów, zapowiedział, że będzie bronił osiągnięć ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, a także liczy na współpracę w sprawach związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Hołownia w głosowaniu pokonał swoją kontrkandydatkę, czyli dotychczasową marszałek Sejmu Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości, stosunkiem głosów 265 do 193. Lider Polski 2030 podkreślił, że parlament nie będzie niczyją maszynką do głosowania. Z jego gabinetu z hukiem wyjedzie zamrażarka, a ponadto rozebrane przez policję zostaną barierki otaczające Sejm od 7 lat. Hołownia nie chce także, aby był on areną wojny polsko-polskiej. Później posłowie wybrali również wicemarszałków, którymi zostali Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Nie zaakceptowano natomiast kandydatury Elżbiety Witek. Na pierwszym posiedzeniu zebrał się także Senat. Jego marszałkiem została Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, pokonując w głosowaniu Marka Pęka z PiSu. Prezydent w swoim wystąpieniu do posłów podziękował Polakom za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych, nakładając spore zobowiązanie na samych posłów. Według Dudy parlamentarzyści powinni szanować siebie nawzajem, dlatego zwrócił się o zapewnienie wszystkim klubom parlamentarnym reprezentacji w prezydium Sejmu. Ponadto głowa państwa wyraziła gotowość do współpracy ze wszystkimi siłami politycznymi, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa państwa i obronności. Prezydent jednocześnie zamierza bronić osiągnięć ostatnich 8 lat rządów w postaci programów społecznych. Nie zawaha się więc przed zawetowaniem projektów ustaw z powodu wątpliwości merytorycznych czy próby ograniczenia kompetencji prezydenta. W trakcie posiedzenia głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki, składając dymisję swojego rządu. Podkreślał, że konieczna jest budowa koalicji polskich spraw w sprawach związanych z realizacją dużych inwestycji, zapewnieniem bezpieczeństwa i obroną suwerenności. Przede wszystkim ostrzegał przed planowanymi zmianami w traktatach Unii Europejskiej, mającymi prowadzić do ograniczenia polskiej suwerenności. Wieczorem Duda powierzył Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Ma on 2 tygodnie na zbudowanie większości rządowej i złożenie wniosku o wotum zaufania. Po tym terminie nowego premiera wybierze Sejm. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że już w środę z powodu braku paliwa mogą zakończyć się wszystkie operacje humanitarne w Strefie Gazy. Turcja domaga się od Stanów Zjednoczonych zwiększenia presji na Izrael, aby uznał enklawę za wyłączną ziemię Palestyńczyków. Według ONZ w poniedziałek rano pracę przerwało 2 dostawców wody pitnej. Z powodu braku paliwa może nie mieć do niej dostępu blisko 200 tysięcy osób. W wyniku ataków izraelskich marynarki wojennej uszkodzona miała zostać ponadto jedna z siedzib agencji ONZ do spraw uchodźców palestyńskich w południowej części Strefy Gazy. Ogółem od początku izraelskiej operacji przeciwko palestyńskiej enklawie zniszczonych miało zostać blisko 60 budynków cywilnych należących do ONZ. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan uważa, że jego kraj wraz z Egiptem i krajami Zatoki Perskiej powinien wywierać większą presję na Stany Zjednoczone, bo mają one największy wpływ na Izrael. Według Erdoğana w obecnej sytuacji humanitarnej konieczne jest zawieszenie broni oraz uznanie przez Izrael, że Strefa Gazy należy do Palestyńczyków i nie może być okupowana przez izraelskie wojsko. Trzeci raz w ciągu kilku dni Ministerstwo Spraw Społecznych zwróciło się do Bundestagu o dodatkowe środki na pomoc socjalną. Zwiększone wydatki w Niemczech są związane z kryzysem gospodarczym i kosztami utrzymania ukraińskich uchodźców.
Minister spraw społecznych Hubertus Heil domaga się od Parlamentarnej Komisji Budżetowej dodatkowego 1,15 miliarda euro na cele socjalne. Kilka dni temu z podobną prośbą do posłów zwrócił się sekretarz stanu do spraw finansów Florian Tonczar. Politycy rządzącej koalicji tłumaczą się zwiększonymi kosztami pomocy socjalnej w Niemczech oraz napływem uchodźców z Ukrainy. Dotychczas na przyszły rok planowano mniejsze wydatki na zasiłki na ogrzewanie, czynsze czy zasiłki dla bezrobotnych. Dodatkowo w przyszłym roku wyższa od zakładanej ma być stopa bezrobocia. Jak zauważa portal Forsal.pl, niemieckie media zastanawiają się nad koniecznością zreformowania systemu socjalnego. W przypadku osób zarabiających najniższe stawki, bardziej opłacalne ma być właśnie pobieranie zasiłku. Dlatego z pracy mają odchodzić między innymi pracownicy piekarni czy firm sprzątających i spedycyjnych. Opozycyjna Hadecja domaga się z tego powodu likwidacji zasiłku obywatelskiego. We wrześniu odnotowano spadek wartości polskiego eksportu i importu. Dane NBP wskazują na wyraźne spowolnienie gospodarcze. Saldo obrotów towarowych od początku bieżącego roku jest dodatnie. Tylko we wrześniu zanotowano blisko 3,7 miliarda złotych nadwyżki eksportu nad importem. Warto podkreślić, że we wrześniu ubiegłego roku bilans był ujemny i wynosił 12,3 miliarda złotych. Tak wyraźna zmiana jest następstwem poprawy sytuacji w sektorach paliw, towarów zaopatrzeniowych i dóbr inwestycyjnych. We wrześniu odnotowano zarazem dalszy spadek wartości obrotów towarowych, co ma związek głównie ze spadającymi cenami. Tańsze są już nie tylko paliwa i towary zaopatrzeniowe, lecz również cała gama produktów finalnych. Dodatkowo wartość obrotów handlowych spadła z powodu zmniejszenia się wartości eksportu i importu. Widoczne jest wyraźne spowolnienie gospodarcze w państwach będących odbiorcami produktów z Polski, dlatego zmniejszyła się sprzedaż towarów zaopatrzeniowych i dóbr konsumpcyjnych. Odnotowano także mniejszy popyt wśród konsumentów na polskim rynku. Były premier David Cameron powrócił do rządu w Wielkiej Brytanii w roli ministra spraw zagranicznych. Brytyjscy komentatorzy odebrali jego nominację jako próbę ożywienia poparcia dla partii konserwatywnej przez obecnego premiera Rishiego Sunaka. Cameron był szefem brytyjskiego rządu w latach 2010-2016, a liderem konserwatystów od 2005 do 2016 roku. 7 lat temu ogłosił rezygnację po referendum dotyczącym opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię i nie był aktywnym politykiem. Teraz były premier został szefem dyplomacji w miejsce dotychczasowego ministra Jamesa Cleverley'ego, który będzie teraz kierował resortem spraw wewnętrznych. Cameron podkreślił, że cieszy się z powierzenia mu tej funkcji, a w swojej pracy zamierza wykorzystać zebrane dotychczas doświadczenie, które ma mu pomóc w trudnej sytuacji międzynarodowej. The Guardian zauważa, że co prawda były lider Torysów przez ostatnich kilka lat rzadko udzielał się publicznie, ale w ostatnim czasie wyraźnie zwiększył swoją aktywność. W ubiegłym miesiącu skrytykował obecnego szefa rządu za rezygnację z realizacji części projektu budowy szybkich linii kolejowych. Opowiedział się także za utrzymaniem dotychczasowych zobowiązań budżetowych w postaci przekazywania przez Wielką Brytanię 0,7% dochodu narodowego brutto na pomoc międzynarodową. Ogółem zaangażowanie Camerona przez Sunaka rozpatrywana jest w kategoriach czysto politycznych. Popularność byłego premiera ma poprawić wyniki konserwatystów, którzy według ostatnich sondaży z Kretesem przegraliby wybory parlamentarne. Dodatkowo obecny szef rządu poprzez zmiany w swoim gabinecie chciał uspokoić bardziej umiarkowaną frakcję swojego ugrupowania, krytycznie podchodzącą do radykalnych wypowiedzi dotychczasowej minister spraw wewnętrznych Sueli Braverman. Według opozycyjnej partii pracy obecny brytyjski premier jest niekonsekwentny. Jeszcze niedawno Sunak miał twierdzić, że polityka prowadzona przez Camerona była błędna, a teraz traktuje go jako tratwę ratunkową po 13 nieudanych latach rządów partii konserwatywnej. W Rumunii oficjalnie otwarto Europejskie Centrum Szkoleniowe dla ukraińskich pilotów, którzy będą obsługiwali myśliwce F-16. Ma ono służyć także lepszej koordynacji działań między sojusznikami. Rumuńskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że centrum stanie się międzynarodowym ośrodkiem szkolenia pilotów F-16 i wzmocni współpracę pomiędzy europejskimi sojusznikami Ukrainy. Wpierw przeprowadzone zostaną szkolenia przypominające dla instruktorów, którzy następnie zajmą się ukraińskimi i rumuńskimi pilotami. W ubiegłym tygodniu Holandia przekazała do centrum 5 myśliwców, a docelowo ma dostarczyć od 12 do 18 maszyn.
Portal Politico podkreśla, że ukraińskie władze od dawna zabiegały o F-16, aby dzięki nim poczynić postępy w walce z Rosjanami. Dotychczas do przekazania Ukrainie myśliwców zobowiązały się Dania, Holandia, Norwegia i Belgia. Duński minister obrony Troels Lund Poulsen w ubiegłym miesiącu zapowiedział, że pierwsze F-16 zostaną dostarczone do kwietnia przyszłego roku. Belgia ma wysłać swoje maszyny w 2025 roku. Nad szkoleniami i obsługą techniczną Centrum Szkolenia w Rumunii ma czuwać amerykański koncern Lockheed Martin. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.